Aleluja! Witam Cię serdecznie. Dzisiejszy film zaczynam od strony edukacji finansowej Crown, ponieważ chodzę teraz na kurs i chciałem go Tobie zarekomendować jako naprawdę bardzo porządną inicjatywę, jako porządny kurs, który wiele wnosi w życie. Przede wszystkim pokazuje, w jaki sposób po Bożemu spojrzeć na finanse, w jaki sposób nie przywiązywać do nich aż tak wielkiej wagi, nie gonić za pieniędzmi, w jaki sposób zwrócić uwagę na to, że my wcale jednak tak mało nie mamy, jakbyśmy uważali, że mamy czasami nawet aż za dużo, że po prostu tego nie umiemy uszanować. Także tyle z mojej strony, tak pokrótce o tym kursie. Gdzie takie kursy się odbywają? Śledź na stronie edukacji finansowej Crown. Tu jest akurat strona Biblia o finansach, sklep. Ponieważ wszedłem do sklepu, o, tak wygląda strona crown.org.pl. Jesteśmy teraz na stronie sklepu, ponieważ na stronie sklepu są bardzo ciekawe książki, wszystkie z nich mam, wszystkie z nich przeczytałem w całości lub w wielkiej części, bardzo, bardzo polecam. Są naprawdę godne polecenia i są mega wartościowe. Jeśli chodzi o tą pierwszą książkę, to ona jest w trakcie kursu jako obowiązkowa do przeczytania i my dzięki niej, zanim zaczęliśmy kurs, ze 2 lata temu zaczęliśmy czytać też tą książkę, może nawet trochę więcej, i pewne elementy z tej książki wcieliliśmy w życie. Mam na myśli zarządzanie finansami w oparciu o arkusz wydatków. Dzięki temu, że teraz jestem na kursie finansowym, ten arkusz troszeczkę zmodyfikowałem i chciałem się teraz z Tobą podzielić tym arkuszem, pokazać Tobie, w jaki sposób ja go zrobiłem, żebyś mógł też być może wykorzystać ten mój arkusz albo go po prostu zmodyfikować. Mi troszkę czasu to zajęło, więc polecam go Tobie, żebyś go po prostu zmodyfikował, zajmie Ci to dużo mniej czasu, a chcę się z Tobą nim po prostu podzielić. No to do dzieła. Jeśli chodzi o arkusz, podzielony jest on na 2 arkusze. Tutaj są takie główne arkusze, takie, które są udostępnione dla Ciebie do edycji, żebyś mógł sobie to wszystko poedytować. Możesz to nazwać sobie tak jak ja, listopad 2015, cały rok 2015, albo obojętnie jak. Ja będę sobie tak mnożył tych arkuszy miesięcznych, a później kopiował do arkusza rocznego. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Jeśli chodzi o wszystkie nasze wydatki i finanse, są podzielone na zasadzie wydatki w 2015 roku, w danym miesiącu, w listopadzie na przykład, i na przychody. Wszystkie wydatki, czyli nasze koszty, zostały podzielone na koszty zmienne i na koszty stałe i abonamenty. Koszty zmienne to są koszty, które nie są takie możliwe do przewidzenia w każdym miesiącu. Ja to przynajmniej tak odbieram. I tutaj są według edukacji finansowej Crown, ale również też trochę moich dodatków, następujące kategorie, jak dary, dziesięcina, żywność, rozrywka i rekreacja, transport, czyli w domyśle głównie paliwo, utrzymanie ruchu, odzież, koszty leczenia, opieka nad dziećmi, osobiste, czy moje, czy żony, bez różnicy, czy dzieci, czy kieszonkowe, czy cokolwiek. Możesz kieszonkowe wyznać, gdzieś załączyć do kosztów stałych, jak uważasz. Ubezpieczenia albo inne, albo inwestycje. Inwestycje to mogą być oszczędności, jak na przykład zostaje Tobie pieniędzy, to wtedy sobie wkładasz na konto oszczędnościowe albo do koperty i piszesz sobie pieniądze jako inwestycje, albo jakkolwiek inaczej uważasz. Następnie mamy koszty stałe i abonamenty, na przykład przedszkole, na przykład jakiś kredyt, podatek za działkę, tak jak w naszym przypadku te wszystkie 3 pierwsze, telefon 1, telefon 2, czyli na przykład mój, żony, może masz jeszcze 5 innych abonamentów, może masz jedną zbiorczą fakturę na abonamenty, to będzie miał na przykład łatwiej. Może być jeszcze prąd, opłatę za gaz, szambo,
internet, śmieci, samochód, ewentualnie jakaś przyczepka, może jakiś jest napisany internet 2, ale może jakieś inne opłaty w abonamencie, może jakieś raty, jeżeli chcesz sobie to porozdzielać, motocykl i jakieś inne jednorazowe ubezpieczenia i inwestycje. Ja te koszty stałe i abonamenty celowo rozdzieliłem na tak wiele kategorii, inaczej niż to robi edukacja finansowa Crown, ponieważ jest mi dużo łatwiej panować nad tym, czy zrobiłem jakiś przelew. Na tym arkuszu tego nie będzie widać, jak to pomaga, zaś później przejdziemy do rocznych i wówczas Tobie to pokażę. Jeśli chodzi o przychody, no to są to wszystkie przychody, które dostaliśmy, czy to jest z firmy pierwszej, czy z drugiej, czy też na przykład jakieś socjalne, albo jakieś dodatkowe trzynastki, może coś sprzedamy na Allegro, może żona jakieś korepetycje będzie miała, może ty będziesz miał jakieś korepetycje, albo komuś po prostu pomożesz i w ramach jakichś dodatkowych pomocy dostaniesz jakieś pieniądze, a może jakieś nadgodziny, cokolwiek. Może tego być sporo. Teraz następne banki. Jeżeli masz kilka kont w kilku bankach, może będziesz miał ich z 15 albo więcej, nie wiem, nieważne. Zrobione jest to w ten sposób, że kiedy wykonam jakiś przelew, kopiuję sobie format i na przykład wiem, że robię podatek za działkę w wysokości jakiejś tam kwoty i wiem, że jest pomarańczowy, czyli zostało to wykonane z banku drugiego. Jakiego? No, takiego, jakiego chcesz. Nie chcę tutaj nikogo reklamować. I tym podobne. Wówczas ten arkusz trochę nabiera kolorów. Jeżeli robisz większość przelewów tylko z innego konta, no to będzie tylko pomarańczowy na przykład, albo tylko jakiś inny kolor. Jeżeli masz kilka kont, albo robisz kilka, ty robisz kilka przelewów, żona robi kilka przelewów, no to warto już sobie tak kolorować. Dlaczego? Później pokażę. To jest arkusz miesięczny. Jak widać, jest podzielony na dni, tygodnie, na dni miesiąca od 1 do 31. I zablokowany został zarówno pierwszy wiersz, jak i boczny. Zostało to zrobione tak dość sprytnie przeze mnie. Bardzo mi się to podoba z tego względu, że korzystając z tego arkusza, jeżeli go udostępnisz sobie przez Google Docs i będziesz mógł sobie zmieniać go, dopisywać coś, kasować poprzez telefon, również przesuwając okienko w lewo, w prawo w telefonie, góra, dół, to jest zablokowane i dużo łatwiej na mniejszym ekranie wpisuje się poszczególne wydatki. Dobrze, jeśli chodzi o kwoty, które tutaj są uzupełnione, są one wpisane przeze mnie tak sobie, luzem, obojętnie jak mi się wpisywało, tak od niechcenia troszeczkę, ale żeby sprawdzić, czy sumowanie dobrze działa. Na pewno nie patrzę, to są moje przychody, bo takie nasze nie są, nasze są ponad 4 razy mniejsze na chwilę obecną, ale nie przejmujemy się tym, bo Pan Jezus wspaniale zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Nie mówię tutaj o zachciankach albo o pragnieniach, ale o potrzebach. I tak też Pan Jezus obiecał, więc On to doskonale zapewnia. I uczy nas też wykorzystania tych materiałów, które dostaliśmy. Dobrze. Wracając do tego arkusza, w jaki sposób on może Tobie pomóc? W taki sposób, że dużo łatwiej będzie Tobie podjąć jakieś wnioski z wszystkich kosztów, które musisz ponieść. Na przykład wiesz, że gdzieś Ci się rozchodzą pieniądze, ale nie wiesz na co. Może to są jakieś obiady na mieście, a może to są jakieś rozrywka. Może większość czasu jeździsz samochodem i w sumie nie potrzebujesz jeździć samochodem. Bo jeżeli ograniczysz koszt na paliwo, to się nagle okaże, że masz dodatkowe paręset złotych w budżecie. A w skali roku to już dosyć znaczna kwota. Więc no, to jest do analizy. Jeśli chodzi na przykład o kolejne wydatki, możesz stwierdzić, że kurczę, przecież widzę, że jeżeli wzrasta mi rachunek za gaz, to maleje koszt leczenia i opieki nad dziećmi. Dodatkowy.
Więc możesz sobie powiązać te dwa fakty. Dobrze. Teraz tak. Do każdego z poszczególnych dni może być, jeżeli dodajesz parę rzeczy w ciągu miesiąca, to do każdej kategorii jest podsumowanie na samym dole arkusza. Wówczas widać, ile w danym miesiącu zostało wydane, na jakie kategorie. Jeżeli coś zmienimy, proszę bardzo, powinno się dodać. Widać, ile w danym miesiącu wydaliśmy na co. Tak samo, zarówno w kosztach zmiennych, jak i w kosztach stałych, jak i w przychodach. Czy to są jakieś nadgodziny, czy jakieś dodatkowe, czy te przelewy, które przyszły, czy parę razy sprzedane coś na Allegro. Wszystko podsumowuję. Następnie jest suma sum, jeśli chodzi o przychody. W tej kolumnie innego koloru niż białej nic nie wpisuj. Tutaj w tej kolumnie tak samo nic nie wpisuj. Tutaj jest suma kosztów stałych, czyli tych wszystkich na prawo. Tutaj tak samo suma wszystkich przychodów, tych wszystkich na prawo, jak i suma kosztów zmiennych. Tych. Dodatkowo jest jeszcze podsumowanie tych kosztów i zmiennych, i stałych. Czyli tutaj akurat w tym wzorcowym przypadku 12 985,34 grosze. I możemy sobie odjąć od sumy przychodów. Od sumy przychodów możemy odjąć sumę wszystkich kosztów, jakie wydaliśmy. I widać, że zostało nam na przykład do końca miesiąca 77,66 zł. No to trzeba coś przyoszczędzić, albo że coś więcej sprzedać. A może się miesiąc kończy i zostało ci te 77 zł. No to w takim razie wrzuć je sobie tutaj do inwestycji i wrzuć do koperty. Wówczas na koniec miesiąca masz, że zostało ci 0. Ale jeżeli na przyszły miesiąc przejesz te 77 zł, no to one zostaną tylko przejedzone. A jeżeli tak przez 10 miesięcy odłożysz po 77 zł, może raz 20, może raz 30, może raz tylko 5, to się okaże, że na wakacje możesz nazbierać na dodatkowy jeden dzień wakacji, a może na podróż autostradą w wygodnych warunkach, albo na jakieś inne atrakcje, na lody codziennie, no cokolwiek. Więc to taki jeden z pomysłów na przykład na oszczędzenie. I teraz dobrze, w jaki sposób kopiować rzeczy z tego arkusza do drugiego. Kopiujemy tylko sumy. Zaznaczamy werset, klikamy kopiuj. Aha, w Google Drive trzeba zakopiować na klawiszach. Wchodzimy do drugiego arkusza i wklejamy. Na przykład tutaj wklej. Na klawiszach. Od razu wyskakuje błąd. Błąd wyskakuje dlatego, że on kopiuje sumy z poprzedniego arkusza. Żeby tego błędu nie było, powinniśmy zrobić wklej specjalnie i tylko wartości. Wówczas przekopiował on same wartości bez sum. Bez takiego algorytmu liczenia, który jest tutaj. Samą wartość, która wyświetla się. 3966,34. 3966,34 jako wartość w komórce. Jeżeli tak, parę razy przekopiujemy. Tutaj trzeba będzie tylko zmienić później miesiąc na ten czwarty. To wtedy widzimy, w jaki sposób zmieniają nam się koszty w ciągu roku. I teraz tutaj widzimy to, o czym mówiłem. To akurat jest mój poprzedni arkusz, dlatego są takie kolorki. Jeżeli ja będę miał w jakimś miesiącu, zróbmy to jeszcze raz, oj, nie tak, tylko wartości.
Jeżeli ja w jakimś miesiącu będę miał lukę w dwóch na przykład, na koniec miesiąca spojrzę, że w dwóch miejscach mam lukę, to znaczy, że o kurczę, nie opłaciłem kredytu studenckiego albo nie zapłaciłem rachunku za telefon. Faktycznie, muszę to zrobić. Dlatego ja rozdzieliłem to, te wszystkie moje rachunki na koszty stałe i na abonamenty oddzielnie. Po to, żeby mi było łatwiej zarządzać pod koniec miesiąca, bo ja nie korzystam z przelewów, z automatyzowanych, gdyż rzadko który rachunek jest dla mnie taki powtarzalny. Tak bym to ujął. Jeśli chodzi o arkusz roczny, w arkuszu rocznym jest natomiast też podsumowanie, które działa jako suma tych powyższych kosztów, suma powyższych kosztów zmiennych i suma tych wszystkich poszczególnych kosztów z danej kategorii. To działa dość nieźle, być może, przynajmniej tak mi się wydaje, być może są tam jakieś błędy, jeżeli są, to poinformuj mnie. I to chyba tyle. Życzę Ci miłej pracy z tym arkuszem. Mam nadzieję, że Tobie się przyda. Jeżeli Ci się przyda, to proszę polecaj go dalej. Jeżeli Ci się nie przyda, to trudno. W takim razie życzę, żebyś może jakiś inny stworzył, lepszy i ciekawszy. I proszę, żebyś dał mi informację zwrotną. Może ja spróbuję ten arkusz jeszcze dopracować dzięki Twoim różnym sugestiom. To chyba tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam do mailowania do mnie albo do dzwonienia, jeżeli macie mój numer. Arkusz można pobrać ze strony kosykowski.pl. I tyle. Dobrego wieczoru. Chwalmy Pana. Alleluja.